Cześć, tu Monika, a to jest Minuta z Ziemią. Temperatura mojego ciała wynosi nieco poniżej 37 stopni Celsjusza, 98,6 dla tych z Was, którzy korzystają z Fahrenheitów. Jest to norma dla ludzi. Jest jednak w tym coś dziwnego. Najwyższa temperatura ciała odnotowana u kogoś, kto jeszcze żył, nie odbiega znacząco od normy, ale najniższa jest od niej ponad dwukrotnie mniejsza. Dlaczego nasze ciało może znacznie bardziej się ochłodzić niż ogrzać, zanim przestanie funkcjonować? Okazuje się, że już przy normalnej temperaturze igramy z ogniem, jeśli chodzi o to, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu. Białka, które są potrzebne do wykonywania kluczowych funkcji biologicznych, działają lepiej, gdy są podgrzane, ponieważ ciepło rozluźnia ich skręconą strukturę, sprawiając, że stają się wystarczająco elastyczne, aby wchodzić w reakcje z innymi cząsteczkami. Dodatkowo wyższe temperatury wzmacniają nasz układ odpornościowy, utrudniając drobnoustrojom zdobycie przyczółka. Istnieje jednak ograniczenie, jeżeli chodzi o temperaturę, jaką może osiągnąć dowolna cząsteczka w naszym ciele, zanim się rozpadnie. Powyżej 40 stopni struktura niektórych białek staje się tak luźna, że zaczynają one się rozkręcać. Nie tylko nie są one w stanie wykonywać swoich kluczowych funkcji, ale zaczynają się plątać w gęste skupiska, które mogą powodować zatory. Zjawisko to można zaobserwować, smażąc jajko, choć wytrzymałe białka jaja znoszą dużo większe temperatury niż delikatne białka w naszych komórkach. Powyżej 40 stopni zaczynają też pękać inne rzeczy. Błony zbudowane z cząsteczek tłuszczu zaczynają się rozpuszczać, a kanały wewnątrz i pomiędzy naszymi komórkami przestają działać prawidłowo, co powoduje wyciekanie substancji w niewłaściwych miejscach. Kiedy nasze ciało osiągnie temperaturę około 47 stopni, rozpada się tak duża liczba kluczowych elementów, że nie ma już powrotu. Jednak ze względu na korzyści płynące z ciepła, ludzkie ciało, podobnie jak ciała wielu innych ciepłokrwistych stworzeń, przystosowało się do działania blisko tego punktu krytycznego, pozostawiając niewielką przestrzeń na ewentualne gorączki lub przemęczenie. W drugą stronę mamy znacznie więcej manewru. Im cząsteczki są chłodniejsze, tym mniej skłonne są do wzajemnego oddziaływania, co spowalnia reakcje chemiczne. Organizm nie jest w stanie tak łatwo metabolizować pokarmu. Spada aktywność elektryczna w mózgu, a przez organizm przepompowywane jest mniej krwi. To spowolnienie samo w sobie nie jest śmiertelne. Może być nawet pomocne, ponieważ im wolniej zachodzą reakcje, tym mniej energii i tlenu potrzebują narządy. Dlatego ochładzamy organy przed przeszczepem i wywołujemy hipotermię u osób z obrażeniami mózgu, a niedźwiedzie i inne zwierzęta są w stanie przetrwać ogromne spadki temperatury ciała zimą. Istnieje jednak ograniczenie, jeżeli chodzi o to, jak nisko możemy zejść. Nawet ochłodzone i spowolnione organy wymagają pewnego przepływu krwi, aby otrzymywać życiodajne zasoby i usuwać toksyny. Bez tego umieramy. Ale dopóki temperatura osoby lub drzemiącego niedźwiedzia pozostaje na tyle wysoka, aby utrzymać sprawność naszych organów, możemy zazwyczaj odwrócić problemy spowodowane zimnem. Wystarczy ponownie się rozgrzać. Powoli, a rzeczy wrócą do normy. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.